Witam Państwa, jak zwykle oczywiście witam i pozdrawiam bardzo serdecznie, pozdrawiam też styczniowo, zimowo, karnawałowo i oczywiście także pandemicznie. Jak zwykle pozdrowienie jest bardzo bogate, bo czas, w którym żyjemy, też jest bardzo bogaty i to bogactwo czasem nas cieszy, a czasem nas troszeczkę może i denerwuje, a czasem może wytrąca z tej równowagi doczesnej. Kochani, drodzy telewidzowie, właśnie jesteśmy wciąż jeszcze w miesiącu styczniu. Dzisiaj jest 24 dzień tegoż miesiąca. Jesteśmy w okresie zwykłym, czyli perannum, jak to wciąż podkreślam. A więc jesteśmy w takim czasie, kiedy Pan Jezus naucza, kiedy naucza wszystkich, którzy do Niego przychodzą, spotyka się z nimi, szuka ich i powołuje też apostołów do współpracy. Pan Jezus, który także czyni cuda i poprzez te cuda udowadnia, że jest Synem Bożym. Oczywiście za Nim idą tłumy ludzi, idą z ciekawości, idą z miłości, a czasem idą też z nienawiści, żeby pochwycić Jego w jakimś tam czynie, czy w jakiejś tam mowie. Proszę Państwa, proszę zauważyć, że jesteśmy wciąż jeszcze w tygodniu ekumenicznym. Tak, jest to właśnie tydzień, który rozpoczęliśmy 18 stycznia, a zakończymy go w najbliższy poniedziałek, 25 stycznia, cały tydzień, który jest tygodniem przeznaczonym do modlitwy o jedność w Kościele Chrystusowym. Oczywiście tej jedności brakuje, zresztą gdzie tej jedności nie ma, w naszych rodzinach, nawet w nas samych nie ma jedności. My jesteśmy rozbici, my jesteśmy nieraz poszarpani, jesteśmy nieraz tacy zdenerwowani, poszarpani nieraz na bardzo wiele kawałków. Tak wszędzie, gdzie są ludzie, dzieje się. I w Kościele też od początku, to nic nowego pod słońcem, że są podziały w Kościele. Już Chrystus podczas ostatniej wieczerzy modlił się: Boże, spraw, aby oni stanowili jedno. Skoro w ten sposób modlił się, to znaczy już wtedy też tej jedności nie było. Wtedy też jakieś tam były podziały. Te podziały, które właśnie sprawiały, że być może apostołowie się kłócili, być może rozchodzili się, być może nawet i gniewali się, prawda, byli ludźmi, więc mieli na pewno takie same uczucia, jakie i my mamy, chociaż byli bardzo blisko Chrystusa, ale właśnie ta bliskość Chrystusa nie zawsze owocowała pozytywnie. Kochani, no właśnie, jeżeli chodzi o tydzień ekumeniczny, to właśnie on ma swoje hasło, o czym mówiłem już w ubiegłą niedzielę, a to hasło brzmi następująco: trwajcie w mojej miłości, i przyniesiecie, a przyniesiecie owoc obfity. Są to słowa z Ewangelii świętego Jana, wiersz 15, rozdział 15, wiersz 5. Zobaczmy, Chrystus wzywa nas do tego, żebyśmy trwali w Jego miłości, a jeżeli będziemy to czynili, to przyniesiemy owoc obfity. Oczywiście tym owocem ma być właśnie to pojednanie w Kościele, ma być ta wzajemna relacja, pozytywna relacja i szukanie tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli. To, co nas łączy, proszę Państwa, to jest naprawdę coś cudownego, bo wtedy, jak to się mówi, bardzo dobrze rozumiemy się. To z kolei, co nas dzieli, powoduje, że gniewamy się, że kłócimy się, że mamy różnego rodzaju problemy ze sobą, bądź też z innymi. Jeżeli chodzi o taki tydzień ekumeniczny, to jest on już bardzo stary, bo po raz pierwszy w Kościele katolickim, w Kościele powszechnym, był obchodzony w roku 1908, a więc ten tydzień, który dobiega końca, już jest 113 tygodniem. Proszę Państwa, módlmy się o to, żebyśmy byli jedno, módlmy się, pozdrawiamy się wzajemnie, ekumenicznie, bracia prawosławni, siostry prawosławne, bracia protestanccy, siostry prawosławne, grekokatolicy, katolicy, no my właśnie, którzy wierzymy w Chrystusa i wierzymy Chrystusowi, którzy mamy to samo Pismo Święte, który mamy ten sam krzyż i który właśnie nas łączy, który nas powinien przynajmniej nas łączyć. Proszę zauważyć, że jesteśmy w Kościele Chrystusa Króla, tak, jesteśmy w kaplicy Jana Pawła II. To nie przypadek, że właśnie dzisiaj ten program jest nagrywany w tym miejscu. Jak wiemy, papież był wielki ekumenistą, był naprawdę ekumenistą. On mówił o różnicy, o takiej jedności, w różnorodności, różne religie, różne wyznania, prawda? Jest tego bardzo dużo w świecie. No i właśnie, jak papież do tego się odnosił, jak papież to wszystko postrzega. Mówi właśnie o tej jedności w różnorodności, właśnie żeby ta różnorodność wyznań, różnorodność religii, żeby nas łączyła, żebyśmy byli właśnie w tym wszystkim jako dzieci tego samego Boga. Jako dzieci, a więc jako rodzina, jako ta rodzina, która dąży do tego samego Boga, która wierzy temu samemu Bogu i która składa hołd także temu samemu Bogu. To właśnie święty Jan Paweł II, jako orędownik tygodnia ekumenicznego, jako ten, który właśnie dla ekumenizmu w Kościele
wtedy, gdy był papieżem, robił bardzo wiele. Drodzy Państwo, właśnie dzisiejsza niedziela, to jest, jak powiedziałem, trzecia niedziela zwykła i gdy będziemy, chociaż gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei, głosił Ewangelię Bożą, mówił, czas wypełnił się i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi, naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy swego ojca Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi poszli za nim. Kochani, właśnie słyszeliśmy Chrystusa, który właśnie naucza, który powołuje, który spotyka się z ludźmi i który właśnie do tych ludzi przemawia bardzo konkretnym językiem. Mówi tak, czas wypełnił się i bliskie jest Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zobacz, Chrystus wzywa nas do nawracania. My tego nawracania bardzo mocno potrzebujemy. To nawracanie to powinien być codzienny nasz chleb, codzienna nasza żywność, bo wtedy, gdy grzeszymy, wtedy, gdy upadamy, wtedy odwracamy się od Boga. Odwracamy się od swoich bliźnich, od sióstr, od braci, od samych siebie. Odwracamy się. Dlatego właśnie to nawracanie to jest bardzo ważne zadanie. Wsłuchajmy się w Chrystusa, wsłuchajmy się w Jego słowa, w Jego właśnie tę prośbę, czy nawet Jego polecenie, bo brzmi to właśnie tak polecająco, jest to właśnie tryb rozkazujący. Nawracajcie się, nie? Proszę, jeżeli chcecie, to nawracajcie się, ale konkretnie nawracajcie się i dalej wierzcie w Ewangelię, a więc wierzcie we mnie, bo Ewangelia to Chrystus, Ewangelia to Jego słowa, Ewangelia to Jego nauka. Kochani, nawracajmy się właśnie w tym czasie, w którym obecnie żyjemy, żeby to nawracanie owocowało tym, że będziemy bliżsi Pana Boga, bliżsi samych siebie i bliżsi naszych bliźnich. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, już ostatni tydzień miesiąca stycznia. Zostańcie z Bogiem.